Cześć, tu Ernest! W tym filmiku pokażę wam wszystkie lokacje potrzebne do wykonania wyzwań 6 tygodnia w Fortnite. Tak, to już jest 6 tydzień wyzwań. Ale to nie powód, żeby się zatrzymywać, dlatego bez dalszego przedłużania zacznijmy od 3 wyzwań, których trzeba szukać. Reszta wyzwań to powtórki, które są jasne i łatwe do wykonania. Pierwszy z wyzwań w tym tygodniu wysyła nas odwiedziny 3 zwierzątek na mapie. Pierwszy z nich jest drewniany króliczek. Drewniany królik stoi tutaj, na krawędzi mapy, niedaleko widmowych wzgórz. Wystarczy obok niego przejść. Następne zwierzątko, które musimy odwiedzić, to ceglana świnka. Ceglana świnka za to stoi przy pagodach pomyślności, także na krawędzi mapy. A metalowa lama jest oczywiście przy rozlożach rupieci. Ta lama jest już z nami chyba od połowy drugiego sezonu, więc większość z was już pewnie o niej wie. Następny wyzwań w tym tygodniu także wysłał nas odwiedziny, ale 5 różnych wyznaczonych najwyższych wzniesień. Na mapie po ostatniej większej aktualizacji pojawiły się znaki, które wyznaczają najwyższy punkt na mapie. Pierwszy taki znak znajdzie się na łodzi podwodnej, która utknęła na jednym z zimowych szczytów. Następny znak jest dość daleko, także na zimowej części mapy, na koronie zamku na srogim szczycie. Trzeci znak jest już trochę dalej, bo na górce wytrzynowej niedaleko przyjemnego parku. Czwarty znak jest na sąsiedniej górze z bazą Omegi z 4 sezonu. Piąty, ostatni znak znajdziecie na wulkanie w dokładnie tym miejscu. Pamiętajcie, że nie ma znaczenia kolejność, w jakiej odwiedzicie te miejsca. Trzecie wyzwanie z tych wymagających trochę szukania jest tylko dla posiadaczy płatnego korytarza bojowego. W tym tygodniu musimy szukać gwiazdki tam, gdzie wyznacza nóż na mapie. Chodzi tu ponownie o mapę z ekranu wczytywania. Ta podpowiedź wysłała nas dokładnie w tę lukę w trawie, pomiędzy pustynnym obszarem mapy, a zniszczoną willą. Na razie tej gwiazdki u mnie nie ma, bo nagrywam to przez wcześnie. Dam wam znać, jeśli pojawi się gdzieś indziej. Reszta wyzwań, jak już mówiłem, jest bardzo prosta. Dodam tylko, że jako wylądowanie na jakiejś miejscówce, zalicza się też użycie wyrwy, launchpada lub ponownego otwierania lotni, aby wylądować na odpowiednim miejscu. A duże rzeczy z kategorii do rzucania, zaliczamy oczywiście różne granaty. Po wykonaniu wszystkich wyzwań w tym tygodniu otrzymacie taki oto ekran wczytywania oraz możliwość zebrania sekretnej ikony sztandaru. Lokacje tej nagrody ujawniają nam koordynaty na kluczu. To wysyła nas mniej więcej to miejsce. Sztandar powinien pojawić się w okolicach tej kamiennej głowy. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie, życzę powodzenia i do zobaczenia w busie bojowym.